Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj na naszym kanale Na Zdrowie kolejny gość. Jest nim neurolog, który skończył Winnicki Instytut Medyczny, pan Władimir Sokur. My się znamy już od 4 lat i ja oddałam moje zdrowie w jego ręce i ufam mu bardzo. I pomyślałam sobie, że z racji tego, że zainteresowanie rodzajem akupunktury, który pan doktor stosuje, jest tak duże i coraz większe, mam wrażenie, przynajmniej tutaj u nas, lokalnie, że warto o tym powiedzieć, bo wiele osób nie wie, i tu pierwsze pytanie, czym różni się suczok, akupunktura suczok, od akupunktury tradycyjnej? Od tradycyjnej akupunktury suczok różni się tym, co, że wszystko dzieje się na rękach, na dłoniach i na stopach. To praktycznie ta sama może być to, co robimy na całym ciele, można robić na dłoniach i na stopach, bo to, że na dłoniach i na stopach jest odpowiedniki wszystkich organów i systemów i części ciała. O. I w suczoku jest więcej możliwości pracować jak w korporalnej akupunkturze, akupunkturze na całym ciele. Czemu? Po to, że to jest głowa. Odpowiednik głowy. Tu jest oczy. Tak. My nie możemy zrobić w korporalnej akupunkturze nakłuwanie w oczy, prawda? A tu możemy, bo tu nie ma oczy. Tu jest tylko fantom, energetyczny fantom oczy. I potem my możemy spokojnie to robić. Właśnie, bo jak ja sobie przygotowywałam się do wywiadu, to ciężko mi będzie pokazać na mojej dłoni, bo tego kciuka niestety nie jestem w stanie podnieść, ale gdyby spojrzeć na dłoń, to zobaczcie, wyobraźcie sobie, że to są moje nogi, to są moje ręce i gdyby ten kciuk dało się przekręcić tutaj, to by była głowa. I tak jak pan doktor mówi, tutaj jest głowa, a tutaj jest szyja. I wszystkie organy są umiejscowione na dłoniach właśnie i na stopach. No dobrze, mówiłeś o oczach. Czy są dolegliwości, które są przy tej akupunkturze bardziej wskazane, czy wręcz przeciwnie, które nie wolno przy jakichś dolegliwościach stosować tego rodzaju akupunktury? No jakby wschodnia medycyna uznaje, że w naszym organizmie jest energetyczny system. Na zachodzie też o tym mówię, ale jakoś tak skromnie. No po to, że student szkoły medycznej, zachodniej medycyny, on nie studiuje energetycznego systemu. Mówi się, że no jasne, że zawsze musi być jakaś energia, aby zrobić jakiś ruch i tak dalej, że to wszystko robi się przez energię. Ale jakby oficjalnie nie uznają tego. Na wschodzie to jest podstawa, energetyczna systema to jest podstawa. Тобто wszystko, co dzieje się w organizmie, wszystkie problemy, jakie jest w organizmie, można określić bardzo tak ogólnie, że to jest gdzieś jakieś zaburzenie energetyczne. W jakimś organie, w jakiejś części ciała, w jakimś systemie ciała jest jakieś zaburzenie. Po to, jak brać to do uwagi, to można powiedzieć, że akupunkturą można leczyć wszystko, ale czy jest zawsze to racjonalne? Weźmy prostą problemu. Często ludzie pytają, a onkologię można leczyć akupunkturą? Tak, profesor Pak dawał takie rekomendacje. Ale to jest teoretyczna rekomendacja. A my musimy odpowiadać tym regułom, jakie jest w medycynie. Onkologię leczy onkolog. My nie leczymy onkologii, bo to, że jest specjalist, który dla tego pracuje, aby to leczyć. My możemy pomóc gdzieś człowieku, ale pierwsza skrzypka to jest onkolog. Druga sprawa, kiedy jest chroniczna problema. Bo chroniczna problema, poleczyli człowieka, u niego zostalась, nie zlikwidowali przyczyny, u niego zostalась ta problema, ale ona już jest nie ostra, a jest chroniczna. W takich wypadkach, więc jest możliwości do tego, aby stosować akupunkturę. I nie tylko akupunkturę. Ja bym chciał, aby tak nie myśleli, że tylko akupunktura i nic, tylko akupunktura. Leczenie zawsze musi być kompleksne. Ja zawsze rekomenduję, na przykład, tam, suplementy, jak wyżywienie. Tego wyżywienia, jakiego nie wystarczy w naszym jedzeniu, tak? Dlaczego? Bo jak wyżywiony jest organizm, on może więc lepiej regenerować, lepiej walczyć z tymi problemami, jakie jest. To czemu to nie zrobić?
W drugim wypadku potrzebne chirurgiczne leczenie, tam, farmakologiczne leczenie. Praktycznie dla każdego jest praca. Każdemu jest dużo roboty. I po to ludzie bardzo lubią sensacje, po to pytają, a czy można tam taką, a cukrzycę można leczyć, a pierwszego typu, a drugiego typu. Людям потрібна сенсація практично. Хоча ж, як подійсь до того всього дуже розумне, то теоретично можна лічити все, бо є все залежить від енергії. Від того, яка є рівновага в організмі з тою енергією. Ну, власне, бо від емоцій залежить, а енергія емоції – то є прояв енергії тільки на іншому поземі. То є практично те саме. Тому що, наприклад, енергія зимна, то є емоція ленку. Можна, як бачимо у пацієнта дуже ленку, то ми починаємо лечення з емоцій. Як ми бачимо, що є дуже зимно, то ми починаємо з лечення зимно. Хоча ж можна і то комбінувати. Właśnie, бо я тут перерву і powiem, як się наша історія zaczęła. Ja przyjechałam, zaczęły mi się problemy ze wzrokiem, zaczęłam coraz dalej odsuwać kartki papieru i pojechałam do doktora jeszcze wtedy do Wrocławia i on zapytał, z czym przyjechałaś? A ja mówię, no z moimi oczami, opowiedziałam, co się dzieje. Nie, z czym przyjechałaś? Ja mówię, no mówię, że z oczami. I on trzeci raz zapytał, nie, z czym przyjechałaś do mnie? I ja już byłam po prostu wtedy, mówię, no z oczami. On mówi, nie, ty przyjechałaś ze złością. I okazało się, że moja wątroba i woreczek żółciowy dają dużo do życzenia i zaczęliśmy od wątroby i od woreczka. Zresztą oczy to jest wątroba. Tak. To jest i tutaj, bo wspomniałeś też wcześniej o tych poziomach, jak gdyby. Ja tam też znalazłam piramidę. Tak. 5 elementów, tak. Od mentalnego począwszy, na ciele fizycznym chyba, nie? Tak, skończywszy. Tak, tak. Czyli tu też dobrze jest zacząć, tak samo jak tradycyjna medycyna powinna szukać przyczyny powstania choroby, tak samo tutaj w sudżoku jest, znaczy w medycynie chińskiej chyba bardziej, czy to jest sudżok, czy medycyna chińska, to już dobra. Ale chodzi o tą piramidę, że jeżeli dotkniemy problemu mentalnego, to problemy fizyczne zostaną szybciej jak gdyby rozwiązane. Tak. Im wyższy poziom, tym na szybciej. Te niższe tak. Się... Czym wyższy poziom, tym składniej diagnostyka. Bo na mentalnym poziomie ciężka diagnostyka. Ale jak my zauważymy, że tam coś jest i my jakby to zrobili tu diagnostykę, to możemy bardzo szybko to odstranić. Tak samo jest problema emocyjna. Наприклад, на ту емоцію ми дадімо, ну, приблизно 5-6 забігів. А якби дім на енергетичному позіомі лечити, то буде 10, може 12. Тобто, як ми зорієнтуємося швидко, на яким позіомі найбільше є проблема і почнемо то робити, то чим швидше то зробимо, чим краще знайшли, чим швидко зробимо, тим швидше буде результат. A powiedz mi taką rzecz, z takich już bardziej przyziemnych, czyli moment, kiedy wkuwasz igły, to jest odpowiedni, ja widzę, jak ty je wkładasz pod odpowiednim jak gdyby kątem i też dlaczego zwykle robisz dwie sesje? Od dwie czego to sesje, zależy? Po to, że to jest prosto z, jakby swojego doświadczenia. Organizm nasz normalnie odczytuje, kiedy my zrobimy jeden recept, bo to, co robię, to jest recept. A potem zabieram te igły i drugich pół godzinki zrobię drugi recept. To jest prosto wygodnie dla pacjenta, bo pacjent zazwyczaj do tego, aby przyjechać, tam przyjść na akupunkturę, traci pół godzinki. Minimum, prawda? Mhm. Pół godziny do lekarza, pół godziny od lekarza. To już jest godzina. I pół godziny u lekarza. Półtorej godziny wyrzucony. Po to racjonalnie zrobić, jeden raz przyszedł pacjent, zrobić mu jedną akupunkturę, potem drugą. Bo wtedy organizm normalnie odczytuje tu wszystką informację i tak jest no, jakby racjonalno. Tylko w tym, jak człowiek chce tylko jeden zabieg, no to będzie jeden zabieg. No dobrze, to ja powiedzmy, że mam chore nerki i wtedy ty zwykle też na dwóch rękach, tak? Operujesz na jednej możemy, i później tak, na drugiej. Możemy, tak. To, Ja mówię tobie, mam chore nerki tak, na przykład, nie? I tak. Co ty wtedy, jak do tego podchodzisz? Możemy bardzo prosto podejść. A jest jakieś problemy na poziomie emocji? Jak jest, to pierwszy robimy na nerki, drugi na emocji, bo to, że emocje wpływają na nasz organizm. W ogóle tak mówi się, że emocje rządzą światem. Wszystko zależy od emocji.
stosunki między ludźmi i tak dalej, między państwem i między kontynentem. I od czego zależy? Od emocji. Czyli to nie jest tak, że jak w medycynie chińskiej każdy organ ma swoją parę, męskie i żeńskie, czy to też jest tak? Tak, tak. Wszystko, co jest w chińskiej medycynie, tak zwane, to wszystko jest w sudżoku. Tylko w chińskiej medycynie ono było na jednym poziomie, a profesor Pak, ja w tym przeświadczony, że on podniósł to na o mnogo wyższy poziom. I ja powiem tak, że chińskie lekarze, jakie robią akupunkturę, z chęcią zaczynają suczok, bo dla nich staje dużo zrozumiałego w akupunkturze. Więc akupunktura rozwijała się empirycznie, nie naukowo. Tę informację, którą sprzedawali od nauczyciela do ucznia, to było prosto przydawalося. Nie było інститутів, які робили якісь наукові праці і так далі, і так далі. То було просто досвідчення людей. Як воно зникло, ніхто не ві. Є теорія, що то є з космосу і так далі. Не можемо повірити, тому що не є фаховцем в історії розвою медицини і акупунктури. A, bo ja tutaj też jeszcze bazując na tym, co mówiliśmy, czyli że każdy organ ma swoją parę, czy jak ja na przykład miałabym chore płuca, to wiadomo też, że jelito grube, które jest w parze z płucami, ono też wtedy będzie osłabione, czy to nie jest aż... Nie, nie zawsze. Bo jak w każdej rodzinie, gdzie jest dwa człowieka, jest lider zawsze. Mhm. Jak jest dwa człowieki, to ktoś z nich jest lider. Ну і в родині може бути або муж, або жона. Як ми беремо органи по аналогії, так? Є ворочок жолчовий, он. Угу. Меншизна, так якби, так? І вантроба, вона. І як буде дуже енергії в ворочку жолчовим, то в вантробі зазвичай буде мало енергії. І ми можемо поглядати якийсь прояв проблеми ворочка жолчового, де є дуже енергії, то як заховується вантроба? Вона має мало тоді енергії. І що можна зробити? Можна обнізити енергію ворочку жолчовим і можна додати енергію в вантропі. Тоді буде він з гармонії. Ну, а власне, бо там до питання падло і не відповідалось. To jest też to, że od którejś strony odpowiedniej wkuwasz igły, to też kiedyś mi tłumaczyłeś, tak? Że to jest albo tak. Podniesienie, albo opuszczenie, tak. Albo dodanie tak. Ciepła, albo... Tak, bo każdy meridian ma swój kierunek. To w jednym kierunku przecieka energia. I jak my dajemy igłę w tym kierunku, jak przecieka energia, to my powzbudzajemy tę energię. Mhm. Jak dajemy w przeciwległym... To hamujemy. To hamujemy. To tu mam od razu pytanie, uwaga, następne. Chronoakupunktura. Dla mnie to było coś cudownego, jak ja to usłyszałam. Chronoakupunktura to może być jak taka tylko chronoakupunktura, tak? Można zajmować się tylko chronoakupunkturą i będzie co robić. Czemu? Bo chronoakupunktura to jest no, na konkretnym wypadku. Mhm. Tak będzie lepsze, bo dużo trzeba terminów i tak dalej. Konkretny wypadek. Do mnie przyszedł ojciec z synem, 5-6 lat synu. Chłopczyk zlękł się pieska. Zlękł się. Zły, wielki pies, zlękł się pieska. Co stało? Zaczął sikać do pościeli. Mhm. Lęk, zaczął sikać do pościeli. Ojciec przyszedł, zapytał się, czy można coś zrobić w tym wypadku. Po chronopunkturze w tym wypadku można bardzo dobrze pomóc, tylko trzeba znać, kiedy to stało się. Mhm. Tobto stało się w taki to dzień, a lepsze znać nawet i godzinę. Czym my więcej informacji, czym będzie konkretniej, tym szybciej można pomóc. Chociaż to zależy, no, nie będziemy znać godzinę, no to zrobimy parę zabiegów więcej. No nie jest to aż jakoś... Ale im więcej szczegółów, tym trafniejsze. Co to znaczy? Zlaksa pieska. To znaczy, że w ten dzień, w tą godzinę, tam, w ten czas w dziecko weszła wielka fala lęku. Każda emocja ma falę, to jest wibracja. Każda energia to jest wibracja. Weszła prosto bardzo wielka wibracja. I ona zaczyna robić swój... Niszczyć. Tak, obrazowo mówię. Pracuje, tak. Pracuje albo niszczy tam coś w tym organizmie. Як ми можемо то зліквідувати? Ми можемо на долоні знайти рік, місяць, день, годину, минуту.
Jak my dokładnie znamy, że to stało się w tym odcinku od 5 do 6 minuty, na przykład. Mm-hmm. Bo to jest, można i tak, ale praktycznie aż tak detalicznie możemy to nie robić. I my prosto co robimy? My tu falę hamujemy. Czyli jak gdyby przeciwległą stawiasz, tak. Wysyłasz prosto energię. Jest lęk, my hamujemy lęk na ten czas, w ten czas, kiedy on wszedł w organizm. To tak można przy wypadkach też zadziałać. Przy wszystkim. Trzeba tylko znać, kiedy ta energia weszła w organizm. Bo ja pamiętam, jak tutaj jedną osobę też miała bardzo przewlekłe przeziębienie. Tak. I właśnie też pamiętam, że, tak, że leczyłeś tutaj. Jest przeziębienie. Jak człowiek wie, kiedy on przeziębił się, no coś stało się, że wyszedł gdzieś jakoś, tak stało się, że przeziębił się takiego to числа. My wiemy, że takiego to числа. Potem poszła temperatura i tak dalej. Co my możemy zrobić? My wychodzimy na to число i hamujemy to zimno, jakie, ta fala, jaka weszła w organizm. Drugie, co my robimy, dzisiaj przyszedł człowiek, a przeziębił się 3 dni do tyłu. My beremy dzisiejszy dzień i hamujemy to zimno dzisiejszy dzień. Jak na przykład nabrał się ten człowiek dużo zimna i organizm bardzo mocno odreagował na to podwyższeniem temperatury, na przykład 39 temperatura, to my nie będziemy hamować zimno. Pierwszy będziemy troszkę hamować ciepło, to gorącku, bo będzie wyższa temperatura, no, to jest niedobrze dla człowieka, tak? Ciężko przenosi to człowiek. Także my możemy i tak zrobić, i tak zrobić. To już prosto zależy od doświadczenia, od tego, jak to odczuwasz, intuitywno nawet. Potem możemy robić i tak, możemy obniżyć ciepło, a potem obniżać już zimno. Niesamowite, bo wiecie sami. Ja jeszcze tutaj wspomnę, chociaż bardzo krótko, bo o tym chcę nagrać osobny odcinek, o moksoterapii i nasionoterapii. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa, nasionoterapia? Nasionoterapia, bo to, że ja to przetłumaczę na tyle, na ile ja mogę przetłumaczyć na polski język. Ja nie uczyłem w szkole polski język. Nie, możliwe, jak gdzieś mylę się. No na tyle, na ile możemy, na tyle i tłumaczymy. Jesteś zrozumiały. Chyba tak. No. W każdym razie tak, bo moksoterapia może posłużyć jakby i ta nasionoterapia jako może nie wsparcie, tylko poszerzenie jak gdyby. No. To jest bardzo dobry metody leczenia i w ogóle nasionoterapia to wymysł profesora i bardzo dobry metod dla leczenia małych dzieci. Bo tam nie ma nakuwania, tam nie ma lęku, tam prosto nie dychaje nos. Na przykład, nie dychaje nos. Tu jest strefa odpowiedności nosa. Na ten nos, na ten punktik trzeba nalepić odpowiednie nasionko. No, praktycznie nasionko od jabłka. Jakraz po rozmiaru będzie takie, jak ten nos. Tak? I po to, jak my to nalepili, nasionko trzeba brać jakie zdrowe i to, co może rosnąć. Mhm. Bo w każdym nasionku kumuluje się bardzo wielka potencyjna energia. Mhm. Bo z żołudia wyrastaje dęb. Tak, tak. Tam jest dużo wielka energia potencjalna, trzeba tylko dać co? Ciepło, wilgoć, światło i to rośnie. Wyżywienie dać i ono rośnie. Po to nasionka to jest bardzo dobre leczenie, bo to, że to jest leczenie żywoją energią. My, no to człowiek jest żywa istota. Czyli ja tu ci tylko przerwę, czyli jeżeli dziecko ma na przykład zapchany nosek, tak, to przyklejamy mu na miejsce, gdzie jest nos, czyli na środek tutaj kciuka, tej części, nasionko, zawijamy jakimś tam plasterkiem i to nasionko pod wpływem ciepła dostaje jak gdyby sygnał, ja mam się rozwijać, tak, tak, czyli ta energia, która jest w tym nasionku, idzie wtedy zaczynaje aktywizować się. Tak. I wchodzi w nasz organizm. Nie prosto energia, a żywa energia. Hmm. Jaki jeszcze jest sposób leczenia, gdzie używa się żywa energia? Tak, to jest tak mało popularna metoda, że od niej się odchodzi, no bo jakby ktoś przyszedł... Ona mało popularna, po to, że no tak, jak brać cenowo, ona nic nie wartuje. Co wartuje jedno nasionko? I co wartuje informacja, że jego trzeba tu nalepić? Tak. I po to ludzie lekkoważą tymi metodami leczenia. Ale to jest przyrodny, to jest no, chyba najlepsze metody leczenia, jakie mogą być. Osobliwo dla dzieci, bo dzieci bardzo dobrze na to reagują. No dobrze, to o nasionkach dla dzieci i nie tylko dla dzieci, ale dla dzieci malutkich przede wszystkim. A o moksach tylko powiem, że
Ty też mi to kiedyś tłumaczyłeś, że jeżeli w jakimś organie jest mało energii, on jest wyczerpany, czy wyziębiony, czy zaśluzowany, to wtedy, jeżeli ja wiem, że na przykład tutaj jest woreczek żółciowy, obok niego jest wątroba, to tymi moksami, ty masz inne moksy, bo masz tak. Do takich mosiężnych, no tak, takie piny, nie piny, ale takie, nie wiem jak to nazwać, i wkładasz takie maleńkie moksy i podpalasz. Ja mam takie zamówione, to są takie sprasowane zioła, to wygląda jak papieros. Je się podpala i one się żarzą, to są akurat bezdymne. I ja wtedy przykładam sobie to do miejsca, gdzie dany organ się znajduje i wtedy ciepło, czy energia tych ziół, ciepło, czy ciepło idzie do mojego woreczka żółciowego przez ten dany... Tak. I w sudżok akupunktury jest wygoda, po to, że nie zawsze można nagrzewać organ bezpośrednio. Mhm. Na przykład, jest mięśniak u kobiety. Macicu nie wolno nagrzewać. To każdy lekarz wie. A na dłoni można. Bo my nie dajemy tam ciepło. My dajemy informację o cieple. No przybliżnie taki, no można tak porównać. Jak ja powiem, cytryna. Jest kwaśny, tak? Jest, tak. Ale my pani nie jest cytryną. Prawda? Tak. Tylko dostała informację o cytrynie. I w tym jest różnica. Sudżok akupunktura odkrywa inne możliwości w ogóle. Bo tu można pracować na każdym organie. No tak powiem obrazowo, zamkniętymi oczyma. Bo na ciele można gdzieś coś... No jest niebezpieczne takie miejsce, gdzie trzeba bardzo ostrożnie pracować. Na dłoni, no praktycznie tu nie ma wielkich jakichś naczyń krwionośnych, nie ma nerwów wielkich, nie ma i tak dalej. Tu jest proste. Właśnie, no ja powiem tylko na koniec, bo niestety patrzę na zegarek. W ogóle sujok to jest su i stopy to jest jok, od tego nazwa. Ale patrząc na to, jacy ludzie przychodzą, z jakimi schorzeniami, to cudownie sujok radzi sobie z kobiecymi, z ginekologią, z kręgosłupem, bo kurczę, tyle ile chorób idzie od kręgosłupa, to jest niesamowite. Dzisiaj było 5 osób z bólami głowy i okazało się, że ten ból pochodzi zupełnie z innych miejsc i to jest super, ale też przy dzieciach z emocjami można je wyciszyć i ruszyć jakiś tam, jeżeli nie chcą dzieci jeść. No niesamowite, ja przez te 4 lata się tyle naoglądałam, tyle nasłuchałam, ale jeżeli przychodzą pacjenci, którzy po 20 latach, dzisiaj była pani, która miała zapalenie nerwu. No ja powiem, że mnie to bardzo przyjemne, że w tej pani jest taki rezultat. Tak, ona przyszła. Bo ja wiem, co to jest, co to za ból. To jest w neurologii bardzo ciężka problema wyleczyć neurologię trudnego nerwu. To jest bardzo ciężka problema. Tak, no właśnie, nerw trudny. I ja powiem tak, że ja ile pracowałem neurologiem, no zawsze było coś w głowie, szukałem jakiejś nowe możliwości, jak to zrobić. I dzisiaj przyszła pani i mówi, że o mnogo mnie lepsze, chociaż ja jeszcze poradził, co robić, ona jeszcze tego nie zrobiła, ale i tak mówi, że o mnogo lepiej. Bo to, że to jest straszny ból. Ludzie wariują od takiego tak, bólu. Tak, ona przez 20 lat miała tak silne bóle głowy, że mówi, jakby ktoś jej ogień do głowy. I dzisiaj przyszła, a dodam jeszcze, że pani ma, nie wiem, po 70. Po 70, grubo. Tak. Przyszła roześmiana i ona mówi, panie doktorze, cudownie. Lekki ból jeszcze został, ale tutaj pan doktor też poradził, żeby płukać usta przez 2-3 tygodnie mieszanką olejku lawendowego i olejku z drzewa herbacianego i że to wyciągnie jak gdyby te stany zapalne. No infekcję troszkę będzie niszczyć infekcję, bo to, że w takich wypadkach to jest, jest infekcja, chroniczna infekcja już na poziomie kości czaszki. Mhm. I to jest niebezpieczna rzecz, bo to, że dobrze, kiedy to jest, nie ma jeszcze kontaktu z mózgiem i tak dalej, da? A jak będzie obniżony ten, odporność organizmu i zacznie się proces, to wtedy katastrofa. Także, słuchajcie, jeżeli 80-letnia pani po 20 latach przestała czuć ból, to uwierzcie mi, że tutaj dużo można tą akupunkturą zrobić. Wystarczy tylko się, jak gdyby przekręcić nasze myślenie i nie zastanawiać się za dużo, po prostu przyjść, spróbować. Wiadomo, że nie zawsze jeden zabieg wystarczy, ale czasami wystarczą 2, czasami potrzeba 6.
ale można bezinwazyjnie, w cudzysłowie, no bo igłę musimy wkuć, ale bez prześwietleń, tomografów, czyli jak gdyby ingerencji jakimiś tam falami, bez farmakologii przede wszystkim, możemy zadziałać i pomóc sobie, więc ja zachęcam wszystkich, ja o tym bardzo głośno mówię, moje dzieci też przychodziły na akupunkturę, my stosujemy moksoterapię praktycznie od jesieni aż do wiosny, i mamy takiego specjalistę, że to po prostu nic więcej. Ja myślę, że my będziemy spotykać się troszkę częściej i będziemy robić tak pomalu, pomalu dawać taką informację. Tak, o energiach to jest po prostu geniusz. Jeżeli mowa o emocjach i o różnych energiach, to ja uwielbiam po prostu słuchać. O moksoterapii też zrobimy film, więc na pewno się jeszcze spotkamy. Bardzo dziękuję, bo jesteś dzisiaj dziękuję. Już wyczerpany, za chwilę idziesz do domu, więc dziękuję Ci za czas i za rozmowę. Dziękuję.